czerwcowy odczyt wskaźnika PMI no niestety rozczarował. Ta zła wiadomość jest taka, że wskaźnik PMI powrócił do spadków. O ile w maju okazało się, że wskaźnik wzrósł i to była taka pewna niespodzianka i wydawało się, że być może wchodzimy już na tę drogę rzeczywiście takiej regularnej poprawy w przemyśle, no to niestety ten czerwiec zweryfikował te oczekiwania. Wróciliśmy do spadków i to z przytupem, dlatego że spadek o 1,9 punkta, no to jest nawet więcej niż średnio dla strefy euro, trochę mniej niż w Niemczech, ale to właśnie Niemcy, gospodarka niemiecka, tak można odczytywać to, co zostało napisane w raporcie, w dużej mierze odpowiada za to, co się z tym wskaźnikiem u nas dzieje. No przede wszystkim właśnie maleją zamówienia, zamówienia właśnie z Niemiec, zamówienia zagraniczne, ale też niestety i w Polsce ten popyt krajowy, tak jak można tutaj wyczytać, nie jest w najlepszej kondycji, on nie odbija, więc ogólnie rzecz biorąc, no, jest pewien niepokój, że gospodarka nie wychodzi z tego dołka, czy nie odbija tak szybko, jak się wszyscy spodziewali, następuje to dużo wolniej. I w zasadzie no, PMI mamy za czerwiec, czyli to już jest ostatni miesiąc drugiego kwartału, natomiast na dane z gospodarki realnej my musimy jeszcze chwilę poczekać, ale coraz więcej wskazuje na to, że dynamika PKB w drugim kwartale no, albo była bardzo zbliżona do tego odczytu z pierwszego kwartału, czyli mogła być ujemna, albo jeżeli była trochę lepsza, to naprawdę niewiele lepsza. Czyli na razie jest, powiedziałabym, dosyć mizernie. No i to oczywiście może być argument gdzieś tam podchwycony przez tą gołębią część Rady Polityki Pieniężnej, która przy spadku inflacji na przykład do jednocyfrowego poziomu uzna, że tej gospodarce trzeba pomóc, więc będzie głosowała za pierwszą obniżką stóp procentowych. Taka może być konsekwencja i taki, wydaje mi się, jest też wniosek z tego dzisiejszego raportu. No tam oczywiście jest dużo różnych informacji. Tą, powiedzmy, właśnie pozytywną może jest to, że spada bardzo gwałtownie koszt produkcji, koszt wyrobów gotowych przez to. No więc to może oznaczać docelowo oczywiście obniżanie się inflacji konsumenckiej. Czyli możemy spodziewać się, że inflacja w kolejnych miesiącach, inflacja tak właśnie CPI będzie zniżała się, schodziła na niższe poziomy. Do tej pory taką dobrą wiadomością w tym raporcie dotyczącym PMI było też to, że bardzo dobry był taki optymizm tych przedsiębiorstw. Sięgając 12 miesięcy do przodu, firmy sygnalizowały, że spodziewają się zwiększenia zamówień, produkcji itd., itd. No a niestety w tym dzisiejszym raporcie okazuje się, że ten optymizm trochę się zmniejszył, więc to jest też pewien niepokojący sygnał, bo firmy ewidentnie boją się, czy obawiają się może, że no właśnie ten popyt krajowy tak szybko może nie odbić. Zaskoczyło negatywnie. No, według mnie mamy bardzo silną tutaj korelację z tym, co się dzieje w gospodarce niemieckiej. Czyli rzeczywiście mówimy o wskaźniku dla przemysłu. Ten nasz przemysł jest bardzo silnie powiązany z przemysłem niemieckim. Jeżeli tam produkcja spada, zamówienia spadają, no to automatycznie to zapotrzebowanie na nasze, powiedzmy, półprodukty czy produkty też gwałtownie maleje. Więc firmy no tutaj wskazały tak, że ograniczają tą produkcję, ograniczają zatrudnienie również, bo te moce wytwórcze są w tej chwili ponad stan jakby, a zamówień nie ma, firmy też redukują zapasy magazynowe, nie chcą ich utrzymywać, więc to jest cały jakby łańcuch takich różnych zdarzeń, które powodują, no, że ogólnie rzecz biorąc właśnie ta ocena kondycji przemysłu jest w tej chwili dosyć słaba.